Jest to dosyć duży projekt. Projekt, który powstał, myśl tego powstała ponad już 3 lata temu. Już w zasadzie będzie teraz 4. rok. Inicjatorem był tutaj obecny dyrektor Igor Wójcik, który namówił mi właśnie 4 lata temu do zrobienia takiego turu wystaw i wydania przede wszystkim pięknego albumu. Wiązało się to z tym, że właśnie w tym roku obchodzę 30-lecie pracy swojej twórczej. Pracuję na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na malarstwie, jak i od 15 lat, już 16 lat prawie na Uniwersytecie Przyrodniczym, gdzie prowadzę zajęcia na Wydziale Architektury Krajobrazu. Tytuł jest znamienny, W drodze razem ze mną, to znaczy to sugeruje, że przebywamy wspólnie jakąś drogę. W związku z tym do mojej wystawy głównej zaprosiłem 10 autorów, kolegów związanych głównie z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa w Galerii Miejskiej Piotra Błażejewskiego jest ostatnią z cyklu wystaw, które od dłuższego czasu krążą po Polsce. Wystawą w jakimś sensie retrospektywną, dlatego że mamy do czynienia z 40-leciem pracy twórczej profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I jest to wystawa właściwie kończąca, będą jeszcze 2 drobne wystawy w Akademii samej i w Akademii Przyrodniczej, w Uniwersytecie Przyrodniczym. Z jednej strony są tu prace samego Piotra Błażejewskiego, a w ostatniej sali są prace osób, które wpłynęły bądź zaprzyjaźnionych z artystą. W związku z tym wystawa się nazywa W drodze i razem ze mną. W tym momencie jest to też hołd osobom, które ukształtowały artystyczny profil profesora. Chciałem pokazać przekrój pracy swojej, ponieważ ja pracuję cyklami. Tych cykli mam w swoim dorobku kilkanaście. Nie wszystkie są tutaj pokazane, ponieważ ta galeria miejska jest dosyć małą galerią. Musiałem dokonać pewnego wyboru, ale są tutaj prace, najstarsze to są prace z 76, a w 75 roku robiłem dyplom, czyli 76, 77 rok są 2-3 prace. Później przyszły następne cykle, z architektury kolorowej to jest tam, to jest ta naprzeciwko, jedna ze starszych. Tu za mną już widzę, że to są interferencje, następny cykl, później gdzieś tutaj są cykle refleksje, następnie są nieprawdopodobne figury geometryczne. Na dole mamy taką salkę, którą schodzimy po składę po prawej stronie, tam zawarłem taki, zaaranżowałem taki cykl Znak Krzyża, pod tytułem Znak Krzyża. Pracuję również przestrzennie, właśnie te prace, które są po prawej stronie od razu przy wejściu do galerii, tam się zmieściło tylko 5 prac, ponieważ niektóre mają prawie po 3 metry. To są prace, które mają wychodzić w przestrzeń. Jestem bardzo szczęśliwy, że wystawa profesora Piotra Błażejewskiego, artysty wrocławskiego, uznawanego za jednego z najważniejszych twórców sztuki geometrycznej, sztuki abstrakcji przełomu XX-XXI wieku w Polsce, odbywa się tutaj we Wrocławiu, w Galerii Miejskiej, z którą od dawna Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu współpracuje. Wystawa ta razem z wydawnictwem, olbrzymim wydawnictwem albumowym, które wydaliśmy, w pewnym sensie także inauguruje działalność Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Współorganizatorem tej wystawy jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Serdecznie zapraszamy.